podróż poprzez Górny Spisz i region podtatrzański zakończymy w powiecie Lewocza. Centrum Lewoczy stanowi architektoniczny klejnot. Rynek, któremu góruje katedra pod wezwaniem świętego Jakuba, otacza 65 mieszczańskich, średniowiecznych kamienic. Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, druga największa świątynia na Słowacji, służy wiernym codziennie do nabożeństw już ponad 700 lat. Wspaniałe i podziwiane jest wnętrze kościoła, przede wszystkim 11 gotyckich ołtarzy. Najcenniejszy to główny ołtarz. Najwyższy późnogotycki drewniany ołtarz w świecie, wyrzeźbiony z drewna lipowego, wysoki jest na prawie 19 metrów. Powstał w latach 1507-1517 w warsztacie rzeźbiarza mistrza Pawła z Lewoczy. Lewocze i jej centrum do dziś otaczają fortyfikacje miejskie. System grodowy zachowany jest prawie kompletnie, z pierwotnej długości 2,5 km przetrwały 4 piąte. W mieście skupionych jest mnóstwo kulturalno-historycznych zabytków. Poza świątynią, pod wezwaniem świętego Jakuba, to historyczny ratusz z arkadami i fryzami postaci kobiecych, dzwonnica, kościół ewangelicki, średniowieczny pręgierz, klatka wstydu lub klasycystyczny dom župny, który swego czasu zaliczał się do najbardziej reprezentatywnych gmachów Węgier. Oczywiście 65 patrycyjskich kamienic z XIV do XV wieku te dokształtowują atmosferę placu mistrza Pawła o rozległości prawie 4,5 hektara. Lewocza z Mariańską Górą nad miastem stanowi najstarsze miejsce pielgrzymek we wschodniej Słowacji. Korzenie kultu mariańskiego sięgają aż do XIII wieku. Stopniowo Mariańska Góra przekształciła się na największe miejsce pielgrzymek na Słowacji i zaliczyła się do światowych miejsc pielgrzymek. W pobliżu Lewoczy znajduje się Spiski Gród, Spiskie Podgródzie lub Gejzer na Siwej Brodzie. Zespół zabytków wpisany jest w poczet Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. I to na pewno powód do zwiedzenia tego regionu.